Technika góra lodowa. Góra lodowa to połączenie poziomów logicznych Roberta Dilca i tego, co świadome i nieświadome Carla Gustava Junga. To technika, która jest głównie stosowana do pracy z rolą. Każdy z nas jest w jakiejś roli. Roli matki, roli menadżera, lidera, nauczyciela. Każdego dnia tak naprawdę pełnimy wiele ról. Góra lodowa pozwala klientowi na introspekcję i osobisty wgląd w rolę, w której właśnie się znajduje. Może to być rola obecna lub przyszła, do której właśnie dąży klient. Technika ta pozwala zrozumieć i określić poziomy motywacji klienta, a poszczególne parametry pozwalają na lepsze zrozumienie kontekstu, w jakim właśnie znajduje się klient w tej konkretnej roli. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu instruktażowego. Cześć Robercie. Cześć Kalino. Powiedz, jakim tematem chciałbyś się dzisiaj zająć? Dzisiaj chciałbym się takim tematem zająć mojej roli, którą pełnię w jednej z organizacji, jednym z towarzyszeń EMCC. Tam wydaje mi się, że mam problem z zarządzaniem i chciałbym się temu przyjrzeć. Aha. A jaką rolę pełnisz w tej organizacji? Jestem prezesem zarządu, ale wydaje mi się, że no nie do końca potrafię odpowiednio zarządzać, żeby te efekty w tym stowarzyszeniu były takie, jakie sobie wymyśliłem. To chciałabym Cię zaprosić dzisiaj do takiej techniki, która nazywa się góra lodowa. Okay. I która polega na przyjrzeniu się roli, przeskanowaniu tej roli. Za chwilę zaproszę Cię, żebyś przyjrzał się kartkom, które tutaj rozłożę. Każda przestrzeni, kartka w tak? przestrzeni, tak? Każda kartka będzie symbolizowała inny poziom. I żebyś się przyjrzał wszystkim poziomom tej roli. Tej roli prezesa i tak, MCC. Tak. Cudownie. Okej. To zapraszam. No dobrze, zapraszam Cię tutaj. Ja już rozłożyłam wcześniej te kartki. Okay. Każda z kartek oznacza inny poziom. I poproszę Cię teraz, żebyś stawał na każdą kartkę albo obok tej kartki. I będę zadawała Ci pytania odnośnie właśnie Twojej roli. Dobrze. Tak? Czyli rola prezesa. Rola prezesa i MCC. Obecna. Obecna. Dobrze, to stań w środowisku. Tak. Okay.